Cześć, witajcie na kanale Szydełko i Dzianina z Weroniką Huk. W tym filmiku pokażemy Wam podstawowy wzorek, którego można zrobić taką chustę. Sam początek tej chusty, to nie będzie oczywiście cała chusta, bo ta zajmuje dużo więcej czasu. Pokażemy właśnie, jak zacząć taką chustę i jak wykonać wzorek, a zaraz pokażemy Wam, z jakiej włóczki najlepiej to zrobić i jakim szydełkiem. I to jest właśnie nasza włóczka, tak się nazywa. Właśnie z takiej jest firmy. I tutaj mamy podany skład, mamy 50% bawełny i do tego szydełko 3,5. Ta włóczka jest przeznaczona na szydełko 4. Możemy właśnie albo 4, albo 3,5. 3,5 znaczy, że robimy troszkę luźniej. Do tego mamy znacznik, którym będziemy zaznaczać środek robótki w tym momencie, kiedy będzie już bardzo długa. Teraz bierzemy sobie końcówkę i możemy od razu zacząć. I zaczynamy od magicznego kółeczka, czyli owijamy włóczkę dookoła wskazującego i środkowego palca. Albo możemy zrobić taką pętelkę na wskazującym palcu i przekładamy przez tą pętelkę szydełko, a następnie wyciągamy małą pętelkę na szydełku i zamykamy oczkiem łańcuszkowym. I tutaj robimy parę oczek łańcuszkowych, dokładnie 5, nabieramy włóczkę na szydełko i robimy słupek. Drugi słupek, trzeci słupek, czwarty słupek, piąty słupek, szósty słupek, siódmy słupek, ósmy słupek, dziewiąty słupek i dziesiąty słupek. Czyli mamy 10 słupków i na końcu robimy podwójny słupek, czyli dwa razy nabieramy włóczkę na szydełko i potem przyciągamy za każdym razem przez dwie pętelki, czyli trzykrotnie. To jest taki duży słupek, on będzie pojawiał się na końcu niektórych rządków w tej robótce. I teraz mamy rządek numer 2. Na początku bierzemy sobie 6 oczek łańcuszkowych. Nie przewracając robótki, to jest ważne, robimy sobie 6 oczek łańcuszkowych na początek kolejnego rządku. 2, 3, 4, 5, 6. I teraz dopiero odwracamy robótkę i znowu 6 oczek łańcuszkowych. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz na dole opuszczamy jedno miejsce wbicia, czyli jeden słupek i wbijamy się w kolejny. To jest pierwszy słupek, to jest drugi i teraz wbijamy się jak gdyby pomiędzy drugi a trzeci w oczko. I tutaj robimy sobie zwykłe oczko łańcuszkowe. I tym razem będzie 5 oczek. 5. Opuszczamy znowu jeden słupek, wbijamy się w górę następnego. I tutaj oczko łańcuszkowe. I teraz robimy sobie 9 oczek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I opuszczamy dwa słupki, wbijamy się w trzeci. I tutaj robimy oczko łańcuszkowe i mały łańcuszek, czyli 5 oczek. Te małe łańcuszki zawsze będą składały się z 5 oczek. 5 oczek, opuszczamy jeden słupek na dole, wbijamy się w kolejnym i tutaj robimy sobie 6 oczek na końcu. 5, 6. I mamy na dole łuczek. I wbijamy się, teraz nabieramy dwukrotnie na szydełko, czyli będzie podwójny słupek, wbijamy się w pierwsze oczko tego łuczku. I przeciągamy przez dwie pętelki, na końcu przez dwie i jeszcze raz przez dwie, czyli to jest podwójny słupek i on nam zastępuje 6 oczek, czyli na początku było 12 oczek,
będziemy mieć większą robótkę, możemy sobie znacznik dawać na środku, w największy łuczek. Na początku było 6 oczek i potem znowu 6 oczek łańcuszkowych, a na końcu mamy 6 oczek łańcuszkowych i podwójny słupek, który jest jak gdyby wymienny z 6 oczkami łańcuszkowymi. Teraz zaczynamy trzecią rundę i w trzeciej rundzie robimy słupki na tych łuczkach z łańcuszków, które tutaj mamy. I znowu zaczynamy od łańcuszka, nie przewracając robótki. 3, 4, 5. Mamy 5 oczek łańcuszkowych na początek trzeciej rundy. I teraz robimy sobie słupki na tym łuczku, który tutaj był zrobiony z 6 oczek. To jest pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, czwarty słupek, piąty słupek, szósty słupek, siódmy słupek i ósmy słupek. Tu będzie 8 słupków na tym łuczku, tak samo na ostatnim, żeby było symetrycznie. Teraz mamy mały łuczek z 5 oczek łańcuszkowych i tutaj przymocowujemy za pomocą ścisłego oczka i teraz w kolejnym łuczku, tym środkowym z 9 oczek, robimy znowu słupki. Czyli nabieramy na szydełko i to jest jeden słupek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Czyli mamy 10 słupków i znowu przymocowujemy je do małego łuczku za pomocą ścisłego oczka i teraz 8 na ostatnim. Tutaj mamy 8 słupków, to jest ostatni duży łuczek, symetryczny z tym pierwszym. Na samym początku, czyli nabieramy na szydełko i tutaj robimy sobie 8 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I na zakończenie robimy sobie, tutaj mamy ten, to był na sam początek 12 i tutaj wbijamy się w szóste oczko i robimy podwójny słupek, czyli dwa razy nabieramy na szydełko, a potem przez dwa i przez dwa. I tak wygląda nasz trzeci rządek. I czwarty rządek jest analogiczny do drugiego, czyli w czwartym rządku robimy łuczki z oczek łańcuszkowych, a w piątym znowu będziemy oplatać je za pomocą słupków. I tutaj na początek bierzemy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oczek. Odwracamy robótkę i znowu sześć oczek, czyli tak samo jak było w drugim rządku. Mamy 12 oczek łańcuszkowych na sam początek. I tutaj opuszczamy pierwszy słupek, wbijamy się, właściwie dwa na początku opuszczamy, wbijamy się w czwarty. Drugi, trzeci opuszczamy, wbijamy się w czwarty i przymocowujemy ten łańcuszek za pomocą zwykłego oczka łańcuszkowego i tutaj robimy łańcuszek mały, czyli z 5 oczek, opuszczamy znowu dwa słupki i przymocowujemy w tym miejscu łańcuszek za pomocą oczka łańcuszkowego. Czyli było 5 oczek łańcuszkowych w małym łuczku i teraz będzie duży łuczek raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczek. I tutaj odliczamy jeden słupek, wbijamy się w drugi i znowu oczko łańcuszkowe i znowu duży łuczek. 5,
przepraszam, mały łuczek, czyli to będzie 5. Opuszczamy jedno oczko i drugie, wbijamy się w trzeci słupek, przymocowujemy za pomocą oczka łańcuszkowego i teraz będzie na środku środkowy łuczek i będzie miał 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 oczek. Opuszczamy dwa słupki, wbijamy się w górę trzeciego słupka. Tutaj przymocowujemy za pomocą oczka łańcuszkowego. Teraz mały łuczek z 5 oczek łańcuszkowych. I tutaj wbijamy się w drugi słupek. Przymocowujemy za pomocą oczka łańcuszkowego i analogiczny do wcześniejszego, czyli składający się z 7 oczek łuczek. Dopuszczamy dwa słupki, wbijamy się w trzeci słupek, oczko łańcuszkowe i łańcuszek mały, czyli mamy 5 oczek łańcuszkowych w tym miejscu. Opuszczamy dwa słupki, wbijamy się w trzeci oczko łańcuszkowe i teraz na sam koniec robimy 6 oczek. Nabieramy trzykrotnie nasze dełko i robimy potrójny słupek w ostatnim oczku łańcuszka. Przez 2, przez 2, przez 2 i jeszcze raz przez 2, czyli czterokrotnie przez 2 pętelki na szydełku i to jest taki potrójny słupek. I tak wygląda czwarty rządek naszej robótki i teraz w piątym rządku będziemy robić tak jak w trzecim, będziemy robić na tych wszystkich łańcuszkach słupki. Czyli 5 oczek na początku, 1, 2, 3, 4, 5. Odwracamy robótkę i na pierwszym łuczku robimy słupki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. I teraz w małym łuczku przymocowujemy te słupki za pomocą ścisłego oczka i w kolejnym dużym łuczku robimy znowu słupki. Tu był drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Tu było też 8 słupków. Teraz mamy znowu mały łuczek i znowu ścisłe oczko. Tutaj jest jedno ścisłe oczko. I mamy teraz łańcuszek na samym środku robótki. I tutaj mamy jeden słupek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i 10, czyli w tym rządku było najpierw 8 słupków, 8 i teraz jest 10 i w małych łuczkach ścisły oczka i znowu 8 słupków w średnim łuczku, nazwijmy to w ten sposób, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i teraz ścisłe oczko w małym łuczku i na koniec robimy 8 słupków, to jest pierwszy, drugi,
trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i teraz dwukrotnie nabieramy na szydełko, 3, 4, 5, w siódmym oczku robimy podwójny słupek, czyli przeciągamy przez dwie pętelki, przez dwie i przez dwie, trzykrotnie innymi słowy i to jest końcówka naszego piątego rządku. Tak wygląda ta robótka po pięciu rządkach i jak widzicie schemat jest bardzo prosty. Mamy w parzystych łuczki zrobione z oczek łańcuszkowych w powietrzu, a w nieparzystych robimy na tych łuczkach słupki. I mamy szósty rządek. I w tym szóstym rządku robimy na początku duży łuczek, czyli 6 oczek łańcuszkowych na sam początek, a potem odwracamy robótkę i robimy znowu 6. Odwracamy teraz i kolejne 6 oczek łańcuszkowych. I teraz ten łańcuszek przyczepiamy do naszych słupków z poprzedniego rządku i odliczamy 2 i w trzecim się wbijamy. I tutaj za pomocą oczka łańcuszkowego i znowu teraz mamy mały łuczek. Mały łuczek to jest 5 oczek. Odliczamy sobie 2 słupki, w trzecim słupku przymocowujemy. Również za pomocą oczka łańcuszkowego i teraz mamy średni, czyli mamy w średnim 7 oczek. I ten łuczek przymocowujemy sobie w kolejnym łuczku, odliczamy 2 pierwsze słupki, wbijamy się w trzeci, przymocowujemy za pomocą oczka łańcuszkowego i teraz mamy małe, czyli 5 oczek łańcuszkowych. Odliczamy 2 słupki, wbijamy się w trzeci słupek. I tutaj mamy 7, czyli średni łuczek. Przymocowujemy go na środkowym łuczku. Odliczamy 2 słupki, w trzecim słupku oczko łańcuszkowe, raz, 2, 3, 4, 5, to jest mały łańcuszek i opuszczamy jeden słupek, przymocowujemy go w kolejnym, teraz będzie środkowy łańcuszek, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i odliczamy 2 słupki, wbijamy się w trzeci, tutaj oczko łańcuszkowe, mały słupek to jest 5. I przymocowujemy go w drugim słupku, oczko łańcuszkowe, czyli mamy na środku 9 oczek, potem 5, a teraz 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tutaj odliczamy na kolejnym łuczku 2 oczka, wbijamy się w trzeci słupek, tutaj jest oczko łańcuszkowe i znowu 7, znowu 5, przepraszam, 5 po dwóch oczkach w trzeci słupek, teraz jest 7, tutaj odliczamy 2 słupki, wbijamy się w trzeci, oczko łańcuszkowe, teraz mamy mały łańcuszek, czyli 5 oczek, odliczamy 2 słupki, wbijamy się w trzeci, oczko łańcuszkowe i to jest końcówka, tutaj będziemy mieć potrójny, najpierw 6 oczek i potem potrójny słupek, 4, 5, 6, i teraz potrójny, czyli dwukrotnie, trzykrotnie nabieramy, wbijamy się w pierwsze oczko tego łańcuszka na dole i przeciągamy przez dwie pętelki, przez dwie i przez dwie, czyli czterokrotnie. I to był nasz szósty rządek. Jak widzicie, w każdym rządku jest coraz więcej tych łańcuszków. Pamiętajmy, że mamy te średnie 7
oczkowe przedzielone małymi pięciooczkowymi i na samym środku robimy 9 oczek. Ten środek możemy sobie zaznaczać znacznikiem, żeby wiedzieć dokładnie, gdzie jest środek. W ten sposób nasza chusta się rozrasta. Jak widzicie, to jest trochę pracy, jest czasochłonna. I schemat jest podobny. Mamy co drugi rządek słupki i oczka łańcuszkowe naprzemiennie. Czyli mamy oczka łańcuszkowe, potem oplatamy je słupkami. Na tych małych, na tych średnich to jest 8, na samym środku 10. W małych łańcuszkach, w tych pięciooczkowych robimy ścisłe oczka. Czyli tych nie oplatamy słupkami, a pozostałe oplatamy i na samym końcu robimy sobie podwójny słupek, a tam, gdzie mamy łańcuszki w tych rządkach, na końcu robimy potrójny słupek. Czyli tak się układa cały schemat tej robótki i w ten sposób kontynuujemy do takiej wielkości chusty, jaką tylko chcemy. Czyli może być mniejsza, większa, taka wielkość, jaka na ile nam starczy włóczki albo jaką sobie tam wymarzymy. Jeśli chodzi o tą robótkę, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!